zestawem tym poznaliśmy się po raz pierwszy w 2019 roku na jego początku. Po pół roku wracamy do tego zestawu, bowiem jak się okazuje, wasze zainteresowanie nim nie słabnie. A dodatkowo zyskał on nowy dodatkowy element, to zaawansowany czujnik ruchu na podczerwień. Zestawy sygnalizatorów brań firmy Krystal posiadają regulację głośności, wysokości tonów oraz czułości w 5 stopniach, dzięki czemu każdy sam może ustawić parametry według swoich potrzeb. Sygnalizatory są wodoodporne i zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Materiał, z jakiego zostały wykonane, to tworzywo ABS, pokryte tzw. aksamitną gumą. Do dyspozycji wędkarzy producent oddał 8 poziomów głośności i tonów centralki, a po wciśnięciu przycisku wibracje centralka dodatkowo sygnalizuje branie wibracjami. Centralka komunikuje się z sygnalizatorem 1:1 i informuje o braniu. Jej zasięg to od 100 metrów do nawet 300 metrów przy sprzyjających warunkach pogodowych oraz ukształtowaniu terenu. To tyle tytułem przypomnienia. Szczegółowo prezentujemy ten filmik w innym miejscu, a możecie do niego dotrzeć klikając na ikonę w prawym górnym rogu ekranu, ale wcześniej zobaczcie, jaki nowy element dołączył do tego zestawu. Jest nim czujnik ruchu na podczerwień, oznaczony symbolem HRTL58. Na początek jego wygląd, który przypomina cylindryczny wałek o średnicy 4 cm i wysokości 10 cm. Wykonany jest z identycznego materiału jak sygnalizatory. Sprawia wrażenie solidnego i zwartego w swojej budowie. Wizualnie stanowi dobraną całość zestawem, za co przyznajemy duży plus. Jego regulacja odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych na tylnej ściance i jest bardzo prosta. Regulujemy go w zakresie 8 różnych dźwięków sygnalizujących czyjąś obecność przy zestawach. Dźwięki te możemy ustawić na 4 poziomach głośności. Kąt wykrywania jest wystarczający, to 120 stopni. Czujnik ten wykryje czyjąś obecność już w odległości 6 metrów od miejsca, w którym stoi, a spenetruje również przestrzeń do 2 metrów wysokości. Parametry w zupełności wystarczające. Gdy w pobliżu czujnika znajdują się ludzie, lampka kontrolna zamiga jeden raz i z głośnika usłyszymy sygnał. By podłączyć czujnik do zestawu, wystarczy przez 2 sekundy przytrzymać wciśnięte przyciski lampy LED i głośności. Rozlegnie się jednorazowy dźwięk. Następnie wybieramy przycisk głośności czujnika ruchu. Rozlegnie się dźwięk i oznacza to sparowanie urządzenia z zestawem. Sygnalizatory, centralka oraz czujnik ruchu z tego zestawu zasilane są małymi paluszkami. Już w niedługim czasie do prezentowanego zestawu 3+1 będzie można dokupić lampę oświetlenie namiotowe HRTL58. Będzie ono miało także możliwość sparowania z czujnikiem ruchu podczerwieni. Po co? Po to, kiedy czujnik wykryje jakieś zagrożenie albo obecność, lampa automatycznie się włączy. Sygnalizatory Krystal, oprócz tego, że całkiem przyjemnie wyglądają i posiadają w środku zaawansowaną elektronikę, mają coś jeszcze. To ich cena. Zestaw 3+1 z dołączonym czujnikiem ruchu na podczerwień to wydatek rzędu od 320 do 390 zł. A całość kupujecie w utwardzonym, piankowym i bardzo bezpiecznym etui.